Cześć, to Ernest! Ustaliliśmy już, że następne wielkie wydarzenie w świecie Fortnite odbędzie się w elektrowni ciśnieniowej. To tutaj kilka dni temu nagle zaszła ogromna zmiana. Elektrownia ciśnieniowa została przeistoczona w jedną wielką platformę, pod którą kryje się wielkie pomieszczenie. Epic Games nie dodałoby tak wielkiej lokalizacji nagle, żeby po prostu sobie była. Coś tutaj musi się wydarzyć. Nawet Donald Mustard, dyrektor kreatywny w Epic Games, relacjonował obecny stan potwora ze Srogiego Szczytu, posługując się Twitterem. Ostatnio potwór ze Srogiego Szczytu okrążał mapę, później czegoś szukał, a teraz? Z profilu Donalda możemy wyczytać, że coś szykuje się w elektrowni ciśnieniowej. W ostatnim filmiku na ten temat przedstawiłem wam dwie możliwości. Pierwsza mówiła o tym, że to wielkie pomieszczenie w wulkanie będzie służyło jako wielka klatka na potwora, albo jako schron dla graczy. Na światło dzienne wyszły jednak garść nowych informacji, które sugerują, że wydarzy się coś jeszcze ciekawszego. Guille Guille? Na swoim Twitterze udostępnił zdjęcie Fortbite'a, którego nie ma jeszcze w grze, ale będzie dostępny w ciągu następnych 2 tygodni. Fortbite jak Fortbite. Ale co w tym przypadku najciekawsze, to znajduje się on w elektrowni ciśnieniowej, która na ten moment, no, nazywa się elektrownia ciśnieniowa. Ale sam Fortbite mówi nam coś innego. Aby zebrać tego sekretnego Fortbite'a, którego mam na myśli, będziemy musieli użyć graffiti robocika w, uwaga, fabryce robotów. Nie przesłyszeliście się. Fortbite, który będzie do zebrania w tym miejscu, ujawnił nam przyszłą nazwę tego miejsca. To nam jasno daje znać, że to wielkie pomieszczenie to nie żaden schron czy klatka, a jedna wielka fabryka robotów. Albo jednego wielkiego robota. Możecie się spytać, ale na co komu taki ogromny robot? Proste. Aby powstrzymać wielkiego potwora, trzeba przygotować odpowiednio wielkiego robota. Potwór ze Srogiego Szczytu ostatnio zrobił wiele szkód na mapie. Zniszczył on domek w Butnym Brzegu, a następnie zmiażdżył modernistyczny domek z przyjemnego parku. Następnie zaatakował zalew zdobyczy. Nie możemy też zapomnieć o tym, że zabrał on połowę gór lodowej ze sobą w głębinę oceanu. Już wiadomo, że nie mamy do czynienia z małym problemem, a ogromną bestią. Jak już mówiłem, będzie przygotowana na niego odpowiednia kontra. Myślę, że następny event w grze na żywo przedstawi nam walkę potwora z robotem. Jeśli nie na żywo, to przynajmniej na jakichś ekranach czytywania. Jest też możliwość, że robot powstanie dopiero w sezonie 10, a na razie przez ostatnie tygodnie sezonu 9 będziemy obserwować jego budowę krok po kroku. Czas nam wszystko pokaże, w tym wygląd tego robota. Na ten moment wszystko na temat tego wydarzenia jest tak naprawdę zaszyfrowane w plikach gry i nie ma opcji podejrzeć ich przedwcześnie. Na jaw wyszedł jednak uzupełniony obrazek Fortbite'ów. Widać na nim wszystkie bazlewy Jonesego z brodą. A jeśli się przyjrzycie, to obok Jonesego widać rysunek misia w zbroi. Czy to jest wygląd tego robota? Ja myślę, że tak. Motyw misiów w Fortnite powtarza się bardzo często. Poza tym, że mamy ich dużo na mapie, to taki robot miś już jest w Fortnite. Ale w ratowanie świata. W tym trybie jedna z postaci, którą można grać, ma specjalną umiejętność, która pozwala nam postawić na mapie robomisia. Eliminuje on wszystko, co się rusza, oprócz nas. Skutecznie kruszy postaci, które nas atakują. Nie zdziwię się, jeśli organizacja rządowa Fortnite zdecyduje się użyć tej technologii do powstrzymania wielkiego potwora. Oczywiście, aby ten robot miał jakieś szanse, będzie on odpowiednio duży. Myślę, że starczy miejsca w tym warsztacie. Dodatkową pomocą w takim wydarzeniu na żywo byliby jeszcze oczywiście gracze. Podsumowując, w tym właśnie miejscu jest tak naprawdę fabryka robotów. Co się wydarzy, to jeszcze tajemnica. Ale możemy się spodziewać pojedynku robota z potworem. A dokładnie to misia z potworem. Robomisia. I to tyle, co na ten moment wiemy. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.